można powiedzieć. A jak powinni się teraz zachowywać? Zgodnie z przepisami. Tak jak rząd po prostu radzi. Do końca świata. Nie ma koronawirus, wszystko dobrze. No wiadomo, są obostrzenia, powinniśmy przestrzegać tego. No nie wiem, z pół roku. Z pół roku. Jak powinniśmy się zachowywać teraz? No bezpiecznie, chodzić w maskach i przestrzegać obostrzeń. Podejrzewam, że tak jak powiedziała pani Melke, a wszyscy nie zostaną zaszczepieni. Do ostatniego zaszczepionego tak długo będzie trwała pandemia. Nie wiem, ale myślę, że długo. A jak powinniśmy się zachowywać teraz? No widzi pani, ja maseczki nie noszę, ja ogólnie w to nie wierzę. I dlatego, nie będę mówiła i namawiała kogoś, że mają maseczek nie nosić. Każdy indywidualnie to robi. Do jesieni na pewno. Tak uważam, nie? Bo ciągle przybywa chorych jeszcze. Chyba, że się zaszczepią, może to się wtedy zastopuje trochę ta pandemia. No mamy nadzieję, że jak najkrócej. Jeśli wszyscy będą się stosować do tego, żeby nosić maseczki, no to miejmy nadzieję, że jak najkrócej. To trudno przewidzieć, dziękuję. Mam nadzieję, że jak najkrócej, bo już dosyć tych maseczek. A jak powinniśmy się teraz zachowywać? No powiem tak, jedni przestrzegają, drudzy nie przestrzegają i ciężko powiedzieć. Nie wiadomo. Co najmniej tak do lata. Jak się wszyscy nie poszczepią, ja mówię. No. Jak się wszyscy poszczepią, to może już to tak będzie. Nie wiem. A jak powinniśmy się teraz zachowywać? No, normalnie.